Hej, szczęść Boże, witajcie. Zapraszam Was do Radoń. Chcę powiedzieć parę słów o tym, skąd święty Dominik i Matka Boża. Posłuchajcie najpierw pięknej legendy. Wrócił jeszcze błogosławiony Dominik do modlitwy i oto nagle porwany został w duchu przed Boga i zobaczył Pana oraz błogosławioną dziewicę, która siedziała po jego prawicy. Wydało mu się, że Pani nasza okryta była płaszczem barwy błękitnej. Błogosławiony Dominik rozglądnął się i zobaczył, że przed Bogiem stoją zbawieni ze wszystkich zakonów, ze swojego jednak zakonu nie zobaczył nikogo. Zaczął gorzko płakać i stojąc z daleka, nie miał odwagi przystąpić do Pana i do Jego Matki. Wtedy Pani nasza skinęła, aby do niej podszedł. Nie odważył się jednak i przyszedł dopiero wówczas, kiedy również Pan go zawołał. Podszedł błogosławiony Dominik i upadł przed nimi na twarz z gorzkim płaczem. Pan każe mu powstać. Gdy powstał, pyta go Pani: czemu tak gorzko płaczesz? On zaś: płaczę, bo widzę tutaj ludzi ze wszystkich zakonów, a z mojego zakonu nie ma tu nikogo. A Pan powiada mu: chcesz zobaczyć, gdzie jest twój zakon? Na to Dominik z drżeniem: tak, Panie. Pan zaś położył rękę na płaszczu błogosławionej dziewicy, rzekł Dominikowi: zakon twój powierzyłem mojej matce. I dodał: czy chcesz go zobaczyć? Dominik zaś: tak, Panie. Wówczas błogosławiona dziewica rozpięła swój płaszcz i rozłożyła go przed błogosławionym Dominikiem. Płaszcz był tak ogromny, że wydawał się obejmować całą niebieską ojczyznę, a pod nim zobaczył niezmierzoną liczbę braci. Wówczas błogosławiony Dominik ponownie upadł na twarz, dziękując Bogu i błogosławionej Maryi. W owej chwili widzenie znikło. Święty Ojciec wrócił szybko do siebie i natychmiast zadzwonił na jucznię. Taka historia, niezwykle piękna, to jest nasza źródłowa historia, taka można by powiedzieć korzenna. Jesteśmy w niej zakorzenieni, z niej wyrastamy, z niej wyrasta nasze życie duchowe. Czy można pomyśleć o świętym Dominiku bez Najświętszej Maryi Panny? Może można, ale po co? Jeżeli u samego źródła i początku jest Maryja. Jak jesteśmy ubrani, to jest druga rzecz, że nosimy szkaplerz, że nosimy różaniec przy pasie, że w bardzo wielu kościołach widzimy obrazy, kiedy to Maryja sama daje różaniec świętemu Dominikowi. To jest tradycja, 800-letnia tradycja. Ale warto sięgać do tych źródeł, do tych legend, żeby zobaczyć i może konkretnie sprawdzić w naszym życiu, czy to działa. Praktycznie. Czy rzeczywiście ja mogę się posługiwać tymi więziami, które zostały jakoś zadźwięknięte, jakoś zawarte już na początku naszego zakonu? Czy to dalej działa praktycznie? To znaczy, kiedy ja modlę się do Najświętszej Maryi Panny, której sam Pan Jezus, jak w tej legendzie pisze, powierza nasz zakon, czy ci, którzy się mienią synami, córkami świętego ojca Dominika, czy możemy myśleć o tym w taki sposób, że to naprawdę jest nasze dziedzictwo i możemy z tego korzystać? Że to... właśnie biją dzwony. Że to, że Maryja jest w naszym życiu, nawet w czasie Anioła Pańskiego, ale w każdym też innym czasie, że możemy na nią liczyć. Że te łzy świętego Dominika, które pokazują jakąś trwogę, że ta droga, którą idziemy, nie prowadzi do nieba,
że ta legenda nas uspokaja. Bardzo często też nasi bracia w Polsce wspominają ten moment, kiedy pierwszy raz przyjechali do klasztoru nowicjatu i tam magister prowadzi ich pod obraz, a w nowicjacie właśnie jest to przedstawienie Maryi z płaszczem rozpostartym, pod którym są bracia. Przed chwilą też widzieliście mozaika w Radoniach, którą właśnie siostry zafundowały przed wejściem do swojego kościoła i że tam jest już pod płaszczem nie tylko grupa braci, ale też grupa sióstr, że one też odnajdują się bardzo konkretnie w tej legendzie i w tym, co wynika z naszego charyzmatu. Też odnajdują się pod opieką, pod płaszczem Maryi. Do nas to oczywiście wraca jako pytanie, czy ja dzisiaj, jeżeli jestem córką, czy synem Dominika, czy to bratem dominikaninem, siostrą świeckim, albo po prostu kimś, kto kocha świętego Dominika, czy ja również uczestniczę w tym błogosławieństwie i w tej łasce, którą daje święty Dominik, że mam opiekę Matki Bożej, że zawsze mogę na nią liczyć, że mogę się spodziewać, że moje życie pod jej opieką doprowadzi mnie do nieba, że odnajdę się pod tym niebieskim płaszczem na wieki. Przyjmujemy, że to też jest taka inspiracja i błogosławieństwo na głoszenie Słowa Bożego, na to, że mamy być kaznodziejami, że mamy być głosicielami, że mamy po prostu iść z Ewangelią właśnie i przez głupstwo głoszenia Słowa Bożego zbawiać ten świat i podtrzymywać Kościół. Czy to jest bardzo konkretnie też na dzisiaj nasze zadanie i błogosławieństwo Maryi z tym związane. Też błogosławieństwo świętego Dominika. Zapraszam Was do tego, żebyście poświęcili na modlitwie choćby chwilę, na namysł nad tą tajemnicą naszej tożsamości, naszego korzenia, tego, co jest bardzo konkretnie ważne, znaczące i może być bardzo owocne w naszym głoszeniu i w naszym życiu. Powodzenia w odnajdywaniu swojej pięknej duchowej tożsamości. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!